BC z polskiego abezadła, jak pieska że do gardła. Wyzetka padła, polityki czy kamza, więc bądź przetemity, a więc bądź przetemity, a poznasz prawdę. Jest radość, są uśmiechy na ustach odwiedzających nas gości. Publiczność, wydaje mi się, bawi się bardzo dobrze. Pogoda dopisuje. Nic, tylko można powiedzieć, że znowu będzie głośno. Za moment zaprezentuje się najpierw Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, później już hip-hopowo Ostry i kończymy dzisiaj koncertem Fish MAD Tworzywo. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i liczymy na dobrą zabawę. Jak tutaj weszłam, to od razu spodobało mi się w ogóle to miejsce, jak jest wyremontowane. No jest naprawdę bardzo pięknie, klimatycznie przede wszystkim. Przyciągnęło mnie tutaj właśnie ta industrialność, tak bardzo ładnie jest tutaj. Ostry i Fish to są jednak takie hity, które kojarzy gdzieś tam mama puszczała zawsze, tata, więc no przekonało to też mnie. Bardzo fajny koncert, super zabawa, dobrze się bawimy. Ja Ostrego słuchałam jako nastolatka, także taki powrót do przeszłości. Super atmosfera, jest bardzo fajnie. Takie koncerty w takiej industrialnej przestrzeni, fajny pomysł? Bardzo fajny pomysł. Doskonały, szczególnie na Śląsku, gdzie tutaj kopalnie po prostu mają swoją historię. Trochę jak zabawa w wagonie, czekasz aż piłka cię dotknie, zejdzie z boiska, zbita jak pies. Zacznij się ścigać, moja ręka jak skrzydło, zaznaczę cię, będzie chronić ciemną wodą. Kolejne koncerty już w sierpniu, 4 sierpnia na scenie wystąpi Oskar Cymz i Patrycja Markowska. Kończymy wielkim finałem 25 sierpnia na scenie Yangigi, o co chodzi, Daria Zawiałow. Dużo się dzieje, serdecznie zapraszamy, będzie na pewno radośnie, będzie głośno.